ma na dzień dzisiejszy metody, która by pozwoliła odzyskać takie dane. Prawdopodobnie takiej technologii nie używa jeszcze nikt. Być może ktoś nad nią pracuje. Można osiągnąć sukces biznesowy, wykorzystując pomysł naukowy, odkrycie naukowe. Dla mnie innowacyjność jest w ogóle wliczona w to wykształcenie. Tak? Nie będąc innowacyjnym, nie można zrobić nawet bardzo dobrej pracy magisterskiej tutaj. Podstawy fizyczne wskazują na to, że to ma prawo działać. Zajmują się biznesem. Z sukcesem prowadzą firmę odzyskującą dane z dysków komputerowych. Ale ich droga do biznesu zaczęła się na studiach. To tam na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego pod okiem wykładowców prowadzili badania. Dzisiaj tamte doświadczenia pozwalają im wypływać na coraz szersze wody. Praca magisterska dotyczyła dosyć, powiedziałbym, wyrafinowanego tematu, a mianowicie własności optycznych kropek kwantowych. Marcelina badała pewien aspekt tych oddziaływań, no i robiła to na tyle ciekawie, że w wyniku tej pracy powstała publikacja, dosyć często cytowana. To były takie badania, też nietrywialne, wybrał całkiem ambitny temat pracy magisterskiej. Temat związany z lokalizacją czynności elektrycznej wewnątrz głowy. To nie jest taka standardowa fizyka, że robimy kolejną rzecz, kolejne przybliżenia, tylko próbujemy robić coś, czego nikt inny nie robił, nie tylko tego konkretnie, ale w ogóle nawet w takich działkach. Moja droga do biznesu, takiego jakim jest na dzień dzisiejszy, zaczęła się na letnich praktykach badawczych, gdzie prowadzony był projekt dotyczący odzyskiwania danych. Tam w ciągu kilku miesięcy przeprowadziliśmy pierwsze badania nad tym, jak odzyskiwać dane. I korzystając z pomocy akademickich inkubatorów przedsiębiorczości, otworzyłem firmę Avidata i zacząłem samodzielnie jeszcze wtedy odzyskiwać dane. Następnie ja dołączyłam do tej firmy. Przyjechałam z Londynu, więc też takie tutaj standardy wniosłam zachodnie. Wracam znowu na mój macierzysty Wydział Fizyki, gdzie będziemy prowadzić badania i opracowywać dalsze metody i rozwijać biznes dzięki zastosowaniu nauki. My możemy zacząć taki uszkodzony rejon, wielokrotnie czytać i statystycznie spróbować odczytać to, co tam było. Jakie jest prawdopodobieństwo, że tam jest jedynka albo zero? Powierzchnia zostanie tak uszkodzona, że zerwana zostanie ta powierzchnia, no to niestety musimy się pożegnać z tymi danymi, bo no, nie ma na dzień dzisiejszy metody, która by pozwoliła odzyskać takie dane. Jesteśmy na etapie początkowym badań, które mają na celu wypracowanie nowej, bardzo innowacyjnej metody odzyskiwania danych. Dyski magnetyczne, które posiadamy w komputerach, tam zapisana jest informacja. Ona jest zapisana w postaci stanu namagnesowania pewnego obszaru takiego dysku. Standardowo domeny magnetyczne, czyli te bity, które są zapisane na dysku, odczytuje się również korzystając z technologii magnetycznej. Pomysł, jaki się pojawił, polega na tym, żeby spróbować metodami optycznymi odczytać tę informację. Mikroskop konfokalny i skręcenie polaryzacji światła, które pada i odbijane jest przez powierzchnię namagnesowaną, jaką jest dysk twardy. Umiejętne poświecenie na powierzchnię dysku teoretycznie pozwalałoby na zobaczenie, co tam na nim jest. Rozpoczęli badania, które wykorzystują podstawowe prawa fizyki. Jeśli się powiodą, być może zupełnie zmienią oblicze światowego biznesu. Żadnego nośnika danych nie będzie można zniszczyć całkowicie, zaś odczytywanie zapisanych informacji będzie możliwe nawet ze skrawka połamanego dysku twardego. Wierzą w to ich mentorzy i dawni wykładowcy. Pomysłu, jakby to powiedziecie, nic nie zastąpi. Czy to aniołowie biznesu, czy tak zwani venture kapitaliści, doceniając pomysł i zespół, który za tym pomysłem stoi, są gotowi na drapieżnych, kapitalistycznych zasadach sfinansować realizację pomysłu, licząc na to, że to uzyskają istotną stopę zwrotu. Polska za ileś lat nie będzie tylko odbiorcą technologii, ale będzie sprzedawać tę myśl. Po przyszłości będziemy sprzedawać myśl, a nie to, co automaty będą produkować. We'll be right back.
We'll be right back.